Witam wszystkich fanów Harry'ego Pottera. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam zwrócić uwagę na pewną analogię, która istnieje między założycielami domów w Hogwarcie a bohaterami Narni Lewisa. Może zwróciliście kiedyś uwagę na to, że magiczne przedmioty o wyjątkowych właściwościach, które swoim wychowankom pozostawili założyciele Hogwartu, nieco przypominają prezenty, jakie od świętego Mikołaja otrzymali główni bohaterowie opowieści z Narni. Piotr, ten dzielny obrońca krainy, narnijski odpowiednik Godryka Gryffindora, otrzymał miecz i tarczę. Uduchowiona Lucja, którą można by tutaj powiązać z Roweną Ravenclaw, dostała buteleczkę z cudownym lekiem i mały sztylet. Zuzanna, która z czasem porzuciła sprawy Narni dla pięknych sukienek i eleganckich pończoch, czyli dla takich przyziemnych przyjemności i rozrywek, odpowiedniczka Helgi Hufflepuff w cyklu Rowling, otrzymała w darze łuk wraz z rogiem zdolnym przywołać pomoc w czasie polowania, czyli przedmioty przydatne w czasie wypraw, które za zadanie miały napełnić spiżarnię narnijską. Wreszcie Edmund, który zdradził rodzeństwo, znęcony obietnicą ptasiego mleczka i zaszczytów, odpowiednik Salazara Slytherina, nie dostał od świętego Mikołaja żadnego daru. Swoją nagrodę, czyli słodycze, odebrał z rąk złej królowej. Jeśli zgadzacie się ze mną, że między czterema królami Narni i założycielami Hogwartu istnieje pewne podobieństwo, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Cześć!